Siema, z tej strony Michael i witam was w pierwszym odcinku ze Speedway Challenge 2022. E, e, pogramy sobie dzisiaj multiplayer, no i sobie trochę pogadamy na żużlowe tematy. W tle będzie leciał mój gameplay. A na początek pogadamy sobie trochę o tej grze, co zauważyłem, co zostało dodane. Za dużo tutaj nie będę mówił, bo nie gram na przykład trybu kariery i tych innych płatnych trybów. Ale to, co jest za darmo, bo tylko to grałem, no to mogę powiedzieć, co się zmieniło. Na przykład, jak mamy tryb szybkiej gry, no i pewnie w karierze też to jest. Mamy u góry taki pasek na ekranie, i tam jest taka linika z, nie wiem jak to powiedzieć, która określa, jak mocno skantujemy motocykl. No, i jak za bardzo skantujemy motocykl, to po prostu zaliczamy upadek to jest taka nowość w tej grze. No, chyba że to było dodane już w 20 jedynce w jakiejś aktualizacji, ale dawno nie grałem w jedynkę i po prostu nie wiem, jak tam jest. Pojawiła się też kamera z kasku, czyli oczami zawodnika. No, i wydaje mi się, że grafika jest poprawiona. No, i dodano jeszcze edycję zawodnika i motocykla przed trybem multiplayer zanim wejdziemy to znaczy jak już wejdziemy to tam nam wyskakuje no, edycja tam zawodnika i motocykla możemy sobie tam poustawiać różne rzeczy wszystko nawet takie najmniejsze drobiazgi no i jest to fajne no, bardzo fajna opcja mi się podoba no i jest to dobre że twórcy tej gry dodają z roku na rok różne takie rzeczy właśnie no i mam nadzieję, że ta gra się będzie cały czas rozwijać, i z roku na rok będzie coraz lepsza. A teraz przejdźmy do realnego różla i do tego, co się teraz dzieje w tej dyscyplinie. Jak wiemy rosyjscy zawodnicy zostali zawieszeni przez to, co się dzieje na świecie, przez agresję Rosji na Ukrainę. Zostali zawieszeni w zawodach międzynarodowych i w naszych polskich ligach wszystkich. Z tego co wiem, to w szwedzkiej też, w angielskiej raczej też. No i jeśli chodzi o polską ligę, no to najbardziej na tym ucierpiała Sparta, Wrocław, oczywiście Artio Maguta, tak, będą bez niego. A Torun będzie bez Emila Sejfudinowa yy, i w grudziądzu nie będzie Wadima Tarasienko. No i w sumie nie pamiętam, czy jeszcze w jakiejś ekipie był jakiś rosyjski zawodnik. A, jeszcze przecież Grigoriu Łaguta w motorze Lublin, tak? Lublin też na tym straci dużo. No i teraz pytanie, jak tych zawodników zastąpić? W jaki sposób? No i powiedziano, że te kluby nie zostaną na lodzie, że jakaś pomoc będzie. Pomoc w sensie wprowadzenia jakichś przepisów, które pozwolą w jakimś stopniu zrekompensować ten brak rosyjskich zawodników. No i mówi się, że albo będzie to zastępstwo zawodnika, lub będzie to na zasadzie goście, tak jak mieliśmy w 2020 roku, gdzie kluby mogły korzystać z zawodników z niższych lig. No i jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie rozwiązane. No i też jestem bardzo ciekawy, jak zmieni się układ sił w Ekstralidze przez tą całą sytuację i ogólnie w wszystkich ligach. I też jest jeszcze kwestia, kto zastąpi... Rosyjskich zawodników Speedway Grand Prix, oczywiście są tam pierwsi, drudzy, trzeci i tak dalej rezerwowi, ale zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. Wszystko no i wracając do tej całej wojny, no mam nadzieję, że to skończy jak najszybciej. No bo to nie, to jest coś strasznego i no przykro się na to wszystko patrzy. No i na temat dużo już chyba nie mam nic do powiedzenia. To jeśli śledzicie w jeden, to może jeszcze nie wiecie, ale jak śledzicie, to raczej wiecie, że Kevin Magnusem wraca do Formuły 1 do Zespołu has. zastąpi oczywiście Nikita Mazepina, który został wyrzucony można powiedzieć z zespołu Hasa właśnie oczywiście był Rosjaninem. No i ja się bardzo cieszę, że Kevin wraca. Na pewno wniesie więcej niż Nikita Mazepin do Formuły 1. No Mazepin no, nie pokazywał się. Ani razu z dobrej strony kierowcy inni na niego narzekali. No, i po prostu miał słabe wyścigi i kwalifikacje. Może z 2-3 razy mu się udało pokonać Mika Schumachera, a tak to no kiepsko. No dobra, ja już będę kończył ten odcinek, ale zanim zakończę, to chciałbym Was zaprosić na szczególnie na mojego Twitcha, gdzie streamuję tak głównie w weekendy. Obecnie gram sobie mistrzostwa Pierre Gaslim w EW1 2018. Zapraszam też na mojego TikToka, no wszystko będzie w opisie, no i też Instagrama. Żegnam Was i byle do 8 kwietnia. Cześć!